Kirkut Krosno. Kirkut Krosno, może to nie jest nazwa zespołu, ale Kirkut Krosno. Nie wiem, czy to jest ten Kirkut, który jest w Krośnie, czy to jakiś inny, ale chyba był jeden Kirkut, więc jestem tu przypadkiem kompletnie. Więc przypadkowo nagramy Kirkut w Krośnie. No i jest pogoda ładna, więc no idziemy zobaczyć. Napis oczywiście po hebrajsku, kto umie hebrajski, niech przeczyta jakiś werset. Oczywiście czytamy od lewej do prawej, jakby ktoś nie wiedział. I leżą niektóre macewy, bo tak nazywają się płyty nagrobne. Nie wiem, czy tutaj znajdziemy, ale teraz akurat mamy taki okres świąteczny. Jest tutaj nowszy, że tak powiem, pomnik, zaraz tam podejdziemy. Jak wiecie, Żydzi stanowili część naszego społeczeństwa, zarówno jak i Ukraińcy, Rusini, czy różne inne narody. No, w tej chwili jesteśmy jednolitym narodem, żeby nie powiedzieć ksenofobicznym. Wtedy tutaj żyli ze sobą wszystkie narodowości, więc i Żydzi, Litwini, powiedzmy na północy, czy nawet Tatarzy, czy potomkowie Mongołów, jako religia muzułmanie współcześni. I tak, tutaj mamy współczesny nagrobek, oczywiście łatwiejszy do rozczytania. I co tutaj jest zaskakującego dla katolika? Także można przyjąć, choć nie jestem pewien, ale zakładam, że można przyjąć, że kamień na nagrobku, na macewie, czyli tym nagrobku, po prostu jest taką formą pamięci, coś jak u nas znicz. Znaczy u nas. Religii, oczywiście katolickiej. To ogromny, tak wydaje się, że to niewielki, jednak tu ten teren jest dość rozległy. Jest dość w sumie zadbane to wszystko. Jesteśmy mniej więcej na środku, ja wszedłem z tamtej strony. No i objedziemy 360. Tam leżą powalone te tablice nagrobne, czyli macewy, jak już wiemy. I powiem wam, że nie wiem, jaka to jest tradycja judaistyczna, nie znam się na tym. Ja wam tylko nagrywam, że tak powiem, a ona by wam pewnie coś powiedziała. No ale ja postaram się wam tylko nagrać, bo nic więcej wam nie umiem powiedzieć na ten temat. Nawet który to wiek cmentarz, no na pewno przed 1939 był cmentarz powstał tutaj, bo synagoga była w Krośnie. I wkleję wam zdjęcie, w którym to była ulicy, na ulicy, nie wiem, to była Ordynacka, no nie chcę. Ordynacka, no nie chcę zmyślać. W każdym razie tam teraz jest klub jakiś tam, tak Gogo, klub Gogo. Na miejscu synagogi. No, ona została zburzona oczywiście przez okupanta, przez Niemców. No, można powiedzieć, no, dopowiedzmy hitlerowskich Niemców, niech już będzie, bo żeby ktoś się nie czepiał, no ale wiecie, o co chodzi. Tutaj powiedział, że w Katyniu zamordowali nie Sowieci, tylko nie wiem, komuniści, albo odwrotnie, Rosjanie, tylko Sowieci. No, to dokładnie. To taki kontrowersyjny temat, zwłaszcza tutaj, na cmentarzu żydowskim. Jeszcze mogę wam dopowiedzieć, że w nomenklaturze judaistycznej, czy tam żydowskiej, czy nie wiem jak to określić, Holokaust określany jest mianem Soach. Soach, tak jak... Soach, tak? Soach, no, niech to będzie. Także miała być minutka 360, a kręcimy się jak katarynki.
No piękny jest, Brzoski jest piękny pewnie. No i tutaj jeszcze, o, tutaj zejdziemy troszkę w dół. Tutaj mamy takie macewy, też są poukładane, widzicie, pochylone w dół, już tu zbocze widocznie schodzi. Tam widzimy w tle świeczka katolicka. No wiadomo, że zachodzili się ze sobą tutaj i kupcy, i Żydzi, i mieszczanie, i tutaj przecież mieszkali i na rynku w Krośnie, i na pewno tu gdzieś mieli swoje warsztaty, czy sklepy, czy cokolwiek innego. I tak, i takie macewy, no jeżeli chcielibyście jakąśkolwiek historię, którą wam mogę spopularyzować, nie wiem czy polecić, no ale niestety w tej chwili to nie jest popularne nazwisko, ale tutaj film powstał, akurat to chyba się odnosiło do północnej części Polski, już dokładnie, chyba gdzieś rejon Żuław. W każdym razie, no macewy, jak Polacy traktowali, niektórzy oczywiście, nie mówimy o ogóle, niektórzy Polacy po prostu traktowali, można powiedzieć, że jakoś bez szacunku dla po prostu pamięci zmarłych żydowskich sąsiadów, nie? I Pokłosie to się film nazywa, to film, nie wiem czy to nie wyreżyserował Sztur młodszy, a i on na pewno gra tam rolę, ale no w każdym razie film jest mocno jak dla mnie dyskusyjny, no ale historia nie zawsze jest czarno-biała. Zresztą w Polsce wiele jest takich historii nie czarno-białych. Można też się przyczepić do przesiedleńców, którzy po prostu przejęli majątki poniemieckie, ale można to przyjąć jako reparację. No cokolwiek, temat jest do dyskusji w tej chwili. Czy żydowskie mienie, czy żydowskie cmentarze, jak widzicie, tutaj pamięć o tym nie ginie. Mamy, powstają muzea, wydajemy kupę szmalu na pamięć o żydowskich ofiarach Holokaustu. A tutaj takie są historie, że po prostu, no oczywiście Żydzi też wspominają naszą historię Holokaustu, rozdając te swoje takie jakby upamiętnienie Sprawiedliwych Wśród Narodów, więc to jest bardzo prestiżowe, nie wiem czy to idzie za tą idzie kwota pieniężna, nie mam pojęcia. W każdym razie my budujemy muzeum Polin. O, popatrzcie się, duch. My budujemy muzea Polin i wszystkie inne, wydajemy nakłady, ogromne koszty na utrzymanie, a Żydzi sadzą drzewa. Także pozdrawiam wszystkich z tej ziemi i zapraszam do Bóbrki. Tutaj jeszcze mamy taką macewę, to ona się wyróżnia tutaj na tle wszystkich, ponieważ tu ona jest inna. Tutaj, oj, w sumie dwie się wyróżniają, jeszcze tutaj jedna obok. Ta, nie wiem, jest bezimienna, niepodpisana, a może? Nie, są hebrajskie napisy, dobra, ale w każdym razie się wyróżnia. I jeszcze tu kolejna, nawet wygląda nas z jakimś cokołem. Jakieś drzewko, też hebrajskie, może to jakiś artysta, może jakiś muzyk, a może ktoś, kto lubił po prostu drzewko z jabłkiem, no nie wiem, no ładne, bardzo ładne. No i jeszcze tu mam taką małą jedną dygresję odnośnie naszej działalności. Jak myślicie, z jakiego kamienia są macewy? Czy z granitu, czy z piaskowca? Wydaje mi się, że biedniejsze to raczej są z materiału tańszego. Tu raczej beton, nie? Ten wygląda na beton. Ten jest betonowy, ten raczej kamień. Ten raczej też betonowy. Więc widzicie, no jakaś już jedna część zagadki się rozwiązała. No to zobaczmy jeszcze tutaj. Ten taki ładny, chropowaty piaskowiec, czy co to jest? Nie wiem, co się robi, ale... Jak ku pamięci, no to ku pamięci człowieku.